Randall zwędził obiekt, przebywając w szkole. Co? Dlaczego? Gandalf jest złodziejem! No nie wierzę w to! Nasze dziecko okazało się złodziejem! Naprawdę zwędziłeś obiekt! Hejka widzowie, tutaj Pia i zanim zaczniecie oglądać, to muszę wam coś powiedzieć. Ja ten film nagrywałam dzisiaj, czyli w środę rano, gdzieś tak o 8 i miałam wtedy awarię kompa, a raczej awarię karty dźwiękowej, przez co jakość dźwięku na całym filmie jest dosyć średnia, momentami jest trochę głośniej, a innymi momentami jest troszeczkę ciszej. Przepraszam was za to i dlatego też właśnie z tego powodu film jest taki krótki, dlatego że specjalnie ucięłam te wszystkie takie nudniejsze momenty i zostawiłam te najważniejsze, gdzie się dzieje akcja, żeby po prostu przekazać wam fabułę filmu, ale żeby was nie narażać na to, żebyście się wkurzyli, że jakość dźwięku jest słaba. Na ten moment moja karta dźwiękowa została reanimowana i następne filmy powinny już być nagrane normalnie, z normalnym dźwiękiem, także dzięki za cierpliwość i pozdrawiam was, życzę wam miłej środy. Hejka widzowie, tutaj oczywiście Pia, a to 100 dzieci challenge. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób kocha tą serię i tylko na nią czeka. Właśnie jest i będzie się dzisiaj dużo działo. Patryśka lada moment rodzi. Mamy dwójkę malutkich dzieci, Anię oraz Brzoska. Potem mamy trójkę dzieci w młodym wieku i jest to Gandalf, Grzegorzyca i Maciej, który jest właśnie w kuchni i sobie coś fajnie zajada. No i mamy jedną córkę, Atenę, która jest obecnie w etapie buntu i właśnie teraz zaczniemy ją wyprowadzać z racji tego, że już ma szóstkę w szkole i możemy zrobić jej adios. Jestem w trybie zarządzania Simów i przeprowadzę właśnie Atenę do innej rodziny, do rodziny, która będzie tutaj gdzieś w naszym miasteczku, raczej być powinna. Dami 2000 kieszonkowego na start. O, super, mieszkają tam jeszcze ludzie, także się cieszę im i przeprowadzamy ją tutaj. Ale całe szczęście, że mamy teraz urodziny właśnie tej dwójeczki, to sobie dorośniemy od razu maluchy i będziemy mieli trochę więcej luzu, więc robimy postaż. I jestem ciekawa, jak będzie wyglądała Ania. Właśnie Ania jako pierwsza będzie dorastała. Mam nadzieję, że będzie ruda, bo ostatnio wymyśliście imię dla naszego dziecka właśnie Ania i ja powiedziałam w ostatnim, że zrobimy ją na Anię Zielonego Wzgórza. Dobra, ma niebieskie oczy, chociaż coś. Rozek, słuchajcie, ma brązowe oczy. Ej, to mieliśmy szczęście, że Ania akurat ma niebieskie. Ania gotowa i jest przepiękna. Nie mam pojęcia, jak te dzieci będą wyglądały, jak już dorosną, ale znam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, bo są prześliczne. Ej, te dzieci są ładne, ale nie grzeszą rozumem, bo właśnie Brozek leci, słuchajcie, z jedzeniem, swoją kolacją, gdzieś w ogóle za sałatę ją zjeść. Nie wiem, gdzie on idzie, ty. Ale te dzieci to my mamy kochane, bo nasi synowie sprzątają, chodzą wszędzie przed tą gosposią i co ona chce posprzątać, to oni jej się wtryniają i po prostu za nią sprzątają, zobaczcie. A ona nie wie, co ze sobą zrobić. Kochani, Patryśka zaczęła rodzić. Patryśka zaczęła rodzić, tak, ciąża, poród. Dobra, jedziemy do szpitala. A weźmiemy sobie tego bezdomnego Sima, niech jedzie z nami. Będziemy rodzić dziecko numer 29. 29, dobra, wszystko wiem. Są lekarze, duchy! Ej, takiego porodu to my jeszcze nie mieliśmy. Zobaczcie, ile złych nastrojników. Bolą ją plecy, jest smutna, że jest w ciąży, bo nie jest na to gotowa. W dodatku miała okropne święto. Ej, czekajcie, to jest jakiś Sim, który panikuje. Antoni Żubr. Antoni Żubr to jest ojciec jakiegoś naszego dziecka, ale nie wiem którego. Ale miło z jego strony, że się przejął. Słuchajcie, jak biega w panice. Przyszedł na poród. Ale ma super skarpetki. Ej. Nie no, ale to jest naprawdę bardzo miłe. Zachował się lepiej niż większość ojców. Jak panikuje. O, gratulacje, to chłopiec. Dobra, jestem pod moim ostatnim filmem 100 dzieci challenge, który był 18 października i od razu zauważyłam tutaj od Magdy imię Frodo. Frodo to spoko imię dla chłopaka. Frodo 29, 29 dziecko, kochani. Hu! Jeszcze jedno dziecko! Chłopczyk! Zaraz wchodzę na odcinek po raz drugi, kochani. I wezmę sobie drugi komentarz od Alicji. Marilyn Martin. Ed. Ed. Niech będzie takie krótkie imię Ed. O, dobra, tu są.
Nasi dwaj nowi synkowie. Super skuteczna opieka nad jednym, karm i przewin drugiego, to będziemy mieli spokój na kilka chwil. I Patryśka jest bardzo zmęczona, nie chce mieć kolejnych dzieci, więc chyba jej zrobię taką przerwę dłuższą, że nie od razu kolejne, tylko bez kitu. Dwa dni poczekamy. No ona tak idzie! Ty widzicie to? Ona nie chce iść do domu! Zwoliliśmy właśnie wszystkich na jedzenie. No właśnie, przyszli. Zobaczcie, ile mamy dzieci do wykarmienia, kochani. I tak Patryśka sobie nawet w spokoju zjeść nie może. A jeśli chodzi o nasze dzieci, czyli o Eda i Froda, to ich ojcem jest, kochani, Tomasz. Ja nie chcę nic mówić, ale jak ja weszłam sobie w drzewo genealogiczne tego Tomasza Benali, to on ma jakąś krewną. Weronika Dreamer, czurkowa uczennica liceum. Zobaczcie sobie, jak ona wygląda. Przecież to jest facet. Ja chcę go poznać. Ej nie, to jest naprawdę chore. Nasze dzieci jedzą na dworzu, jak pada. Nocne wstawanie do dzieci, to lubię. Jest w ogóle czwarta nad ranem, a nasze starsze dzieci dopiero kładą się spać, bo ja nie ogarnęłam, nie? Tak późno idą spać. Te małe uczą się w ogóle do późna. Mamy bałagan, to tracimy kontrolę nad domem. Ja tak się zastanawiam. Mogliby zrobić, co o tym sądzicie, mogliby zrobić więcej slotów w rodzinie, żeby na przykład w rodzinie było do 10 simów. Co wy na to? To by było fajne. Wiecie, można mieć więcej niż 10 z modami. Dobra, chłopcy idą do szkoły, w ogóle teraz mamy samych chłopaków. Trzeba sprzedać szybko kwiatki, bo boję się, że znowu nam będą kraść te kwiaty. Dobra, jak już ją ogarnęłam. Miała kąpiel, miała spa u siebie w domu, czytała książkę, grała w grę i trochę lepiej się czuję, zaraz jeszcze każę jej zrobić kawkę. Ej, ci zboczeńcy w naszej okolicy to nawet w taką pogodę sobie nie odpuszczają. I zobaczcie, ej, dobra, czekajcie, to jest ten ładniutki, go odkładamy na później, to jest ten właśnie Raul. Ale jak będzie nas tak dalej kusił, to ja nie wiem czy nie szybciej, jak biega przy nim domu. O, nasi chłopcy wrócili ze szkoły, zobaczmy na ich oceny. Gandalf ciężko pracował, to szóstkowy jest, możemy ich dorosnąć, przynajmniej Gandalfa. Ty, Gandalf i Grzegorzyca mają szóstkę, a Maciek ma piątkę? Dziwne, że jakoś nie uczą się razem. Gandalf zwędził obiekt, przebywając w szkole. Co? Dlaczego? Gandalf jest złodziejem! No nie wierzę w to! Nasze dziecko okazało się złodziejem. Naprawdę zwędziłeś obiekt. On ma rzeczywiście... Jest kleptomanem. On ma tą cechę, że jest kleptomanem. Ty masz... Tutaj ma zwędzony obiekt. Co on ukradł? Obfitujący pudding. To za karę przeczytaj całą tą książkę. Kochani, Brzozek zarąbiście się uczy i dobrze się spisuje, a jego siostra popadła w jakiś sen. Ej, to jest... Ej, nasze dziecko kradnie rower! On zajmował komuś rower! Tej babce? Ej, bez kitu! To nie my nie mamy roweru! To nie jest... Ej, Gandalf! To jest Gandalf! To jest Gandalf! O nie! Ej, mamy dziecko złodzieja, kochani! Zajumał komuś rower! Normalnie tym rowerem ucieka! Ej, jestem w szoku, a najgorsze jest to, nie? Że właśnie przyjechał rowerem obok gówniaka, czyli swojego brata starszego, który idzie na golasa. Serio? Ej, nie, błagam was! Ej, nie wierzę w to, normalnie zajumał sobie rower, tak po prostu! Zajumał, przywiózł go koło do ekwipunku! Ej, trochę siara! Ej, dobra, wiesz co? Możesz zatrzymać ten rower, nie? Już nie róbmy siary. Ale nie używaj go w tej okolicy. Niech sąsiedzi się nie dowiedzą, że mamy syna złodzieja. Dobra, kochani, mamy tort urodzinowy, a więc możemy sobie dorosnąć Grzegorzycę i Gandalfa. Zacznijmy od Grzegorzycy, bo akurat go tutaj mam. Oje, urodziny w męskim gronie, bo Patryśka się opiekuje właśnie tymi maluchami. Jaka cecha ci się? Urządny przygód. Ej, prawdziwy sportowiec nam się tutaj zrobił aktywny oraz żądny przygód. Ej, jaki przystojniak! No, Grzegorzyca wyrosła na niezłego przystojniaka, nawet ma ubrania w miarę dobrane do tego, do siebie. No nie, serio, żeś się poczęstował tortem. Teraz trzeba nowy tort robić, bo on sobie postanowił wziąć kawałek tortu, nie? Dobra, drugi tort jest upieczony, kochani. Gandalf, dodaj sobie świeczki urodzinowe. Możesz po prostu wypowiedzieć, ten jestem ciekawa, jak będzie wyglądał.
dostanie jakoś tak naturalnie długie włosy, tak jak na przykład jak ma teraz. Pierwsza jego cecha to kleptoman, jaka będzie druga? Nieprzystępny, ej, nawet spoko wygląda, w sensie te ubrania nie są jakieś najgorsze. Nawet jakiś zegarek dostał, więc dobrze. I wygląda całkiem nieźle, prawda? Bo wygląda tak dorośle. No kochani, teraz mamy prawdziwych studentów u nas w domu. Facetów takich poważnych, bym powiedziała. Z tyłu są dzieciaczki, które się właśnie bawią i powiem wam, że w miarę szybko ogarnęły te umiejętności. O nie ty. Zobaczcie, on już ma myślenie na piątce, tu dwie czwórki, trochę komunikacja. Ania jest troszeczkę dalej, ale ona bez kitu ostatnio spała pewnie, nie wiem, z 30 godzin bez przerwy, się w śpiączkę zapadła, nie chciała się obudzić. Hejka, kochani, wiecie jaki dzisiaj jest dzień? Oprócz tego, że jest środa 9 listopada, dzisiaj mamy poczwórne urodziny. Wypadło nam, że dzisiaj mają urodziny te maluszki, no i te starsze dzieci. Więc ja nie będę czekała nawet, aż te starsze wrócą ze szkoły, tylko od razu dorosnę tą dwójeczkę i zaraz zabierzemy się za dorośnięcie. Ani, czemu ty jesteś na golaska? Okej, widzę, że już jeden dorósł. Co to taki dorósł? Zielone oczy z blondynem. O Jezu, on wygląda przecudnie. Dobra, i zobaczmy, jak dorośnie Rodo. Bo w ogóle, ja myślałam, że dorosną te nasze dzieci, a nie z Brzoskiem, wcześniej nie, że one połapią te piątki wszędzie. Czas na kolejne nasze dziecko, czyli na Froda. Frodo będzie bardzo uczuciowym dzieckiem. I jakie masz oczy? Ej, oni są tacy podobni do siebie. Jestem ciekawa, jak Ania będzie wyglądała, bo przyznam wam, kochani, że to jest moja faworytka. Ona mi się wydaje najpiękniejsza na świecie, ta Ania. Ale wiadomo, jak to jest z Simsami, że może jej się twarz zupełnie zmienić. Ej, najsik. No piękna jest, no. No piękna jest, jaka będzie, jak będzie miała cechę charakteru? No na przygód. Ej, to nawet pasuje do takiej, powiedzmy, Ani zielonego wzgórza, prawda? Nie, no bardzo ładnie wygląda. Nie zawiodłam się w ogóle. Czas na Brzoska, który właśnie dorasta i no, fajny chłopak, nie? On będzie samotnikiem. No dobrze, kochani, ruszyliśmy już z tą serią z kopyta. Mamy 30 dzieci. W następnym odcinku będziemy starali się o kolejne dziecko i Patryśka znowu zajdzie w ciążę. Jeśli wy też uwielbiacie tę serię, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli planujecie kupić w najbliższym czasie jakieś rozszerzenie, to się wstrzymajcie do Black Weeks, bo tam będą naprawdę potężne promocje na Originie, na Steamie, na Instant Gaming. Wiem, że na Instant Gaming będą promocje od 26 i mają być super promki na Simsy, więc lepiej się wstrzymać. Hejka, następny film u mnie na kanale już w piątek. Do zobaczenia i pa!